Do dostojnych Polaków. Należę do was. Jestem jeszcze bardziej Polakiem niż Bogiem. Chcę wam oddać cześć, tak jak cześć oddawać mogę. Żyję wśród was, jako Matejko. Tak brzmiał jedne z ostatnich słów, które Friedrich Nietzsche przelał na papier, zanim rzekomo przytulił konia i nastąpiła jego słynna zapaść psychiczna w Turynie. Brzmi to równie absurdalnie, co intrygująco, ale może coś w tym jest i faktycznie należałoby mówić o nim Fryderyk Nicki. Nietzsche, tudzież Nicki, wspominał o swojej polskości wielokrotnie, czy to w książkach, czy w listach, ale znamienne, że najwięcej pod koniec swojego świadomego życia. Z drugiej strony gadał o sobie różne rzeczy, co widać po powyższym cytacie. W tym okresie podpisywał się w listach jako Feniks, Dionizos, Nietzsche Cezar czy Antychryst. W odstępie zaledwie kilku dni do tego przywołanego wcześniej napisał też list do ukochanego syna Umberto. Pokój z tobą. Przyjeżdżam we wtorek do Rzymu i chciałbym cię widzieć obok jego świątobliwości papieża. Ukrzyżowany. Nie, Nietzsche nie miał dzieci, a ukochany syn Umberto to tak naprawdę ówczesny król Włoch Humbert I. Nasz Nietzsche Cezar miał tendencje megalomańskie, tendencje do skrajności, do wyolbrzymiania, a to co mówił często wyglądało bardziej na efekt emocji niż rozumu i faktów. Ale miał dobrą intuicję i po latach okazywało się, że w wielu aspektach miał rację. Jak chociażby to, że zostanie kimś wielkim, ale zrozumianym i docenionym dopiero w przyszłości. I że jego postać i filozofia zostaną wypaczone. Cytat z Ecce Homo brzmi tu niemal proroczo, choć nie to miał w nim na myśli. Znam swój los. Pewnego dnia przylgnie do mojego imienia wspomnienie czegoś strasznego. Kryzysu, jakiego jeszcze nie było na ziemi. Największej kolizji sumienia, przywołanie najcięższych decyzji wobec wszystkiego, w co dotychczas wierzono, co wspierano i uświęcano. Ale nie o tym ten materiał, a o jego polskości, co do której na przestrzeni lat komentatorzy i badacze zarzucali mu różne rzeczy. Chociaż to akurat reguła, bo Nietzsche potrafi bejtować jak nikt inny. Oskarżali, że to wymysł czystej fantazji, że potrzebował arystokratycznych korzeni, żeby wynosić się ponad innych, tak jak w swojej arystokratycznej z ducha filozofii, że chciał po prostu zrobić na złość Niemcom, których nie znosił i ostro krytykował. W każdym razie była to czysto emocjonalna postawa, nie poparta żadnymi faktami. Ewentualnie został oszukany, albo że jego rodzina została oszukana, albo że rodzina to sobie zmyśliła, albo że szczerze w to wierzyli, ale po zbadaniu faktów okazało się, że to nieprawda i żadnej polskiej krwi w ich rodzinie nie ma. Więc jak było naprawdę? Przed wami materiał, który ze śmiesznej anegdotki stał się wielomiesięcznym dochodzeniem i wszedł na takie poziomy absurdalności, że nie powstydziłby się ich sam Harrier Tequila Sunset Dubois z Disco Elysium. Materiał, który powinien być poważnym artykułem naukowym, a stał się wyjątkowo niszowym i kuriozalnym icebergiem. Materiał, który zaangażował i przytłoczył mnie tak bardzo, że odpowiada za 50% mojego zniknięcia z YouTube'a na ponad pół roku. Drugie 50% to załamanie psychiczne, iście w duchu niczeańskim. Nie tylko odpowiem dzisiaj na pytanie, czy Nietzsche był Polakiem, a myślę, że odpowiedź może was zaskoczyć. Dowiecie się też rzeczy, których nie znajdziecie nigdzie w internecie, nie przeczytacie w żadnym artykule i nie dowiecie się od żadnego z czołowych specjalistów zajmujących się niczym. Czy w duchu niczańskim teraz ja was bejtuję? Nie. A na koniec będzie mały segment vlogowy, w którym opowiem wam o czymś dla mnie bardzo ważnym. Zostańcie ze mną, a nie pożałujecie. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że Nietzsche był Niemcem i czuł się Niemcem. Przynajmniej do pewnego stopnia i do pewnego momentu. Jego rodzice byli Niemcami, jego dziadkowie też byli Niemcami. Ale dalej... zostawmy na razie cliffhanger. Wąsaty Feniks nienawidził Niemców całym sercem. Ale nie od razu. Z początku był zapalonym patriotą, żeby nie powiedzieć nacjonalistą. Był to okres formowania się Cesarstwa Niemieckiego, II Rzeszy, która miała potem stać się jednym z najpotężniejszych państw świata. Otto von Bismarck, krew i żelazo, musicie kojarzyć. W roku 1866, mając niecałe 20 lat, pisze w liście tak. Któż nie byłby w tych czasach dumny z bycia Prusakiem? Czyż nie ma się osobliwego poczucia, jak gdyby jakieś trzęsienie ziemi uczyniło niepewnym gród uznawany za niewzruszony? Jak gdyby po wieloletnim zastoju dzieje zaczęły się nagle toczyć i swym impetem zmiotły niezliczoną ilość różnych układów? Służy w armii dwukrotnie. Udziela mu się propaganda i entuzjastyczny nastrój państwa o dużych sukcesach militarnych, gospodarczych i naukowych. Niezdolny do dalszej służby wojskowej wraca do Bazylei w Szwajcarii, gdzie rok wcześniej dostał profesurę. Od tamtej pory politykę i życie kulturalne Niemiec będzie oglądał z dystansu. Pochłaniając kolejne teksty z przeróżnych dziedzin, zaczął odczuwać coraz większy dystans między tym,
co się na temat kultury niemieckiej głosi, a tym, jak wygląda w rzeczywistości, a także dystans między nim a innymi Niemcami. Cesarstwo niemieckie zaczęło mu się jawić jako państwo dotknięte nacjonalistyczną chorobą, która rozprzestrzenia się na całą Europę. A sami Niemcy są dla niego okrutni, łatwo ulegający emocjom, posłuszni, nudni, głupi, miałcy, ociężali i można by tak wymieniać. W ciągu ostatnich 15 lat Niemcy stali się prawdziwą szkołą głupienia. Gdzie spojrzeć, woda i kasza w głowach. Przechodzi więc drogę od nacjonalisty, przez mającego jeszcze nadzieję krytyka, aż po zawziętego wroga wszystkiego co niemieckie. Jest moją ambicją, by być uznanym za tego, który pogardza Niemcami par excellence. Niemcy są dla mnie niemożliwi. Jeżeli wymyślę sobie pewien rodzaj człowieka, który postępuje wbrew wszystkim moim instynktom, to zawsze wychodzi z tego Niemiec. Niemcy są kanaliami. Ach, jacy oni są dobroduszni. Człowiek uniża się poprzez obcowanie z Niemcami. Niemiec ujednolica. Jeżeli pominę kontakt z kilkoma artystami, przede wszystkim z Ryszardem Wagnerem, to nie przeżyłem z Niemcami ani jednej dobrej godziny. Niemcy nie rozumieją, jak są pospolici i to jest pospolitość najwyższego stopnia. Oni nawet nie wstydzą się tego, że są Niemcami. Ogólnie Niemiec jest synonimem wszystkiego, co najgorsze. Niemiec jest dla Fryderyka jego całkowitym przeciwieństwem. Widzi w nich wszystko to, czego sam nienawidzi. Ale, co zaskakujące, dochodzi do wniosku, że zawdzięcza im tak naprawdę wszystko. Usprawiedliwiam Niemców, tylko ja jeden. Jesteśmy przeciwieństwem, jesteśmy wzajemnie dla siebie niedotykalni. Nie byłbym możliwy bez przeciwieństwa rasy. Bez Niemca. Bez tych Niemców. Bez Bismarcka, bez 1848 roku, bez wojen wyzwoleńczych, bez Kanta, bez Lutra nawet. Nietzsche filozofuje młotem, którym burzy i rozsadza wszystko, na co skieruje swoją uwagę. W tym miejscu chciałem dokleić głowę Nietzschego do jakiejś znanej postaci walczącej młotem i oto jakie dostałem propozycje. Wpisujcie swoje typy. Taka postawa wymaga, aby się czemuś przeciwstawiać. Z tej perspektywy wygląda to, jakby niemal cała jego filozofia i cała jego osoba wyrastały z przeciwstawienia się temu, co dostrzegał w państwie i narodzie niemieckim. Tym chrześcijaństwu w postaci niemieckiego protestantyzmu, z którym miał osobiście do czynienia. Tak jak kanały komentarze nie mogą istnieć bez patologii w internecie, tak Nietzsche nie może istnieć bez patologii niemieckiej. I tutaj na ratunek antychrystowi przychodzi polska szlachta. Bo cóż może być bardziej antyniemieckiego niż Polak? Na początek kilka słów z okresu młodości naszego sarmaty wannabe na połechtanie polskiego ego. Uważałem Polaków za najzdolniejszy i najbardziej rycerski pośród ludów słowiańskich. A zdolności Słowian wydawały mi się większe niż Niemców. Sądziłem nawet, że Niemcy dołączyli do grona utalentowanych narodów tylko dzięki silnej przymieszce krwi słowiańskiej. Z przyjemnością myślałem o prawie szlachcica polskiego, który przez swoje proste weto mógł obalić postanowienie Sejmu. Zdaje mi się, że Polak Kopernik, najwspanialszy i najszlachetniejszy z tego prawa, uczynił użytek, wbrew mniemaniu i naocznemu świadectwu wszystkich innych ludzi. Polityczna niesforność i słabość Polaków, jak również ich rozpusta, świadczyły bardziej na korzyść ich talentu niż przeciwko niemu. Nie sposób odmówić mu oryginalności w poglądach, bo ze świecą szukać osób, które wypowiadałyby się pozytywnie na temat liberum veto. No i jest to tylko jeden z wielu przykładów na to, że godzenie poglądów Nietzschego z rasową propagandą w Niemczech musiało być niezłą gimnastyką intelektualną. Jeśli wiecie choć minimum na temat Nietzschego, to wiecie o jego love-hate relationship ze słynnym kompozytorem Richardem Wagnerem. Ale jeśli obstawialibyście, że jest to jego zdaniem najlepszy kompozytor, to odeszlibyście z teleturnieju z okrągłym zero nagrody. Rzeknę jeszcze słowo dla najwybrańszych uszu, czego właściwie od muzyki żądam. By pogodna była i głęboka, jak popołudnie październikowe. By była dziwna, swawolna, pieściwa. Małą, słodką kobietą, pełną nikczemności i wdzięku. Nigdy nie przypuszczę, by Niemiec mógł wiedzieć, co to muzyka. Ci, których niemieckimi zwie się muzykami, z największymi na czele, to cudzoziemcy. Słowianie, Chorwaci, Włosi, Niderlandczycy lub Żydzi. W przeciwnym razie Niemcy starej rasy, Niemcy wymarli. Jak Henryk Schutz, Bach i Handel. Ja sam jeszcze nazbyt jestem Polakiem, by za Chopina nie oddać całej reszty muzyki. Czy nie z trzech powodów wyjątek dla Wagnera i Idylii Zygfrydowej, może dla niektórych rzeczy Liszta, który nad wszystkimi muzykami góruje dostojnymi akcentami orkiestry. Już jako nastolatek skomponował autorskie mazurki, a zeszyt z nimi nosił napis Naszym przodkom ku pamięci. Teraz dla was fragment takiego mazurka skomponowanego przez Nietzschego. U Chopina szanowałem to, że uwolnił muzykę od niemieckich wpływów. Od skłodności do rzeczy szpetnych, ponurych, drobnomieszczańskich, niezdarnych. Od pyszałkowatości.
Piękno i szlachetność ducha, wspaniała pogoda, swoboda i bogactwo duszy, jak również południowy żar i waga doznania nie znalazły przed nim w muzyce żadnego jeszcze wyrazu. W porównaniu z nim nawet Beethoven wydawał mi się istotą na wpół barbarzyńską, o wielkiej duszy źle wychowanej, która nigdy nie nauczyła się należycie odróżniać wzniosłości od przygody, skromności od małości i złego smaku. Na nieszczęście, jak chciałbym teraz dodać, Chopin był zbyt blisko niebezpiecznego nurtu francuskiego ducha i jest niemało jego kompozycji, które są blade, mało słoneczne, przytłumione, a przy tym strojne i eleganckie. Silny Słowianin nie potrafił się ustrzec przed narkotika przerafinowanej kultury. Co ciekawe, chociaż tutaj był krytyczny wobec Francuzów, to kilka lat później takie porównanie służyło już do nobilitacji. Niedaremnie nazywa się Polaków Francuzami wśród Słowian. Urocza Rosjanka ani przez moment się nie pomyli, skąd wiodę ród. Nie udaje mi się przybrać uroczystej pozy, co najwyżej popadam w zakłopotanie. Myśleć po niemiecku, odczuwać po niemiecku, wszystko potrafię, ale to przerasta me siły. Okej, autysto, możemy w tym miejscu płynnie przejść do potężnie polskiej fizjonomii niczego, zestawiając to, jak wyglądały jego zetknięcia z Niemcami na wakacjach, a jak z Polakami. Niemcy. Podczas pobytu wypoczynkowego we Włoszech w 1886. Niestety ciążyli mi tu nieustannie dwaj nieszczęśni Niemcy, dlatego miejsce to jawi się mojej pamięci nieco obrzydłe i skażone. Polacy. Wydaje mi się, że we wszystkim, co istotne, pozostałem Polakiem. Nader często ludzie potwierdzają, że moje rysy zachowały polski charakter. Za granicą, w Szwajcarii lub we Włoszech, często uważają mnie za Polaka. W Sorrento, gdzie spędziłem kiedyś zimę, ludność nazywała mnie Il Polaco, a podczas pobytu w Mariańskich Łaźniach wielokrotnie w uderzający sposób przypominano mi o mojej polskiej naturze. Polacy podchodzili do mnie, pozdrawiali mnie po polsku, myląc mnie z jakimś ich znajomym. Jeden z nich zaś, wobec którego wyparłem się swej polskości i przedstawiłem się jako Szwajcar, patrzył na mnie długo ze smutkiem i powiedział w końcu: "To jest jeszcze dawna rasa, ale serce powędrowało Bóg wie dokąd." To były czasy, człowiek cieszył się, kiedy spotykał Polaków na wakacjach. No kurde, nie powiecie mi, że patrząc na sążnego wąsa Fryderyka, nie czujecie się trochę jak w domu. Za granicą uchodzę zwykle za Polaka. Jeszcze tej zimy lista gości w Nicei określała mnie Compolonais. Mówią mi, że moja głowa pojawia się na obrazach Matejki. Ha, a ja go nawet znalazłem. Na obrazie pod tytułem Wernichora, od tu po lewej, macie naszego polskiego szlachcica robiącego notatki, jak na filozofa przystało. Zapraszam do gry pod tytułem Gdzie jest Nietzsche i znajdowania innych ukrytych podobieństw Fryderyka na obrazach. Jest jeszcze taka anegdota na temat wyglądu Fryderyka z okresu międzywojennego. Jeden z oficerów Wojska Polskiego zobaczył w witrynie sklepu gazetę z podobizną Piłsudskiego z podpisem Skończył w domu wariatów. Oburzony powiadomił swoich kolegów i stosowne władze. Szyby zostały wybite, po czym Gazeta Warszawska oznajmiła w kolejnym numerze: jak już donosiliśmy, numer 239 Słowa Pomorskiego z dnia 15 bieżącego miesiąca został skonfiskowany na zarządzenie Sądu Powiatowego w Toruniu, albowiem prokurator przy toruńskim sądzie okręgowym dopatrzył się w zamieszczonej podobiznie Fryderyka Nietzschego podobieństwa do premiera Piłsudskiego. Także problem zatrzymywania się na nagłówkach i nieweryfikowania informacji to nic nowego. Chociaż na ich obronę nie mogli sobie zeskanować zdjęcia obiektywem Google. Moglibyśmy powiedzieć, że Nietzsche odleciał, skoro uważał się za czystej krwi polskiego szlachcica, skoro dobrze udokumentowana jest jego niemiecka rodzina. Szczególnie, żeby w tym samym czasie nie zabrakło, żeby znowu podkreślał swoją boskość. Ale trzeba brać pod uwagę, co pisał parę zdań dalej. Najmniej jest się spokrewnionym ze swoimi rodzicami. Bycie spokrewnionym ze swoimi rodzicami byłoby absolutną oznaką pospolitości. Natury wyższe mają swe korzenie w nieskończenie dalekiej przeszłości. W nich trzeba było najdłużej zbierać, odkładać, gromadzić. Z tego kontekstu wynikałoby, że czystość instynktów, o której mówi czystość rasy, jest bardziej duchowym konceptem, jakkolwiek jego filozofia wydaje się bardzo biologiczna. Ale nie jestem do tego przekonany, po prostu chciałem uczulić, żeby nie traktować tego tak jednoznacznie. No bo gdyby traktować to dosłownie, to musiałbym chodzić o jakiś uśpiony gen geniusza, który objawia się od czasu do czasu w pojedynczych osobach. Zresztą sam pisze, że wielkie jednostki są najdawniejsze. Nie pojmuję tego, ale Juliusz Cezar mógłby być moim ojcem, czy też Aleksander. Wydaje mi się, że Nietzsche lubił brać jakieś bardziej przyziemne elementy rzeczywistości i twórczo rozwijać je w bardziej efemeryczne idee, przez co niektórzy czytając go albo biorą wszystko zbyt dosłownie, albo uznają, że facet siedział za dużo we własnej głowie. No ale z drugiej strony twierdził też, że z duszy człowieka nie sposób wymazać tego, co najchętniej i stale czynili jego przodkowie. Niezależnie od tego, czy byli skrzętnymi ciułaczami, dodatkami do biurka i skrzynką na pieniądze.
zupełnie niepodobna, by człowiek nie miał w ciele właściwości i upodobań swych rodziców i przodków, choćby temu przeczyła naoczna oczywistość. Jest to kwestią rasy. Jeśli założyć, że wiemy co nieco o rodzicach, to wolno wnioskować o dziecku. A dzięki najlepszemu wychowaniu i wykształceniu osiągnie się tylko złudzenie co do jego dziedzictwa. Ojciec niczego był pastorem, a to jak pisał Fryderyk, godne było płomiennych pastorskich kazań. Może jakąś częścią jego antychrześcijańskiej i antyniemieckiej krucjaty było to, że nie mógł sobie wybaczyć zepsutej krwi, którą odziedziczył i musiał się jej całkowicie wyprzeć. Stąd określa się jako atawizm. Wybryk natury, która obdarzyła go wszystkim cechami mitycznego w swej czystości Polaka szlachcica, który przetrwał w nim uśpiony mimo tylu pokoleń. Ale za dużo tu moich osobistych dywagacji. Jedno jest pewne. Nietzsche z czasem coraz bardziej utożsamiał się z Polakami. Tym bardziej i mniej utożsamiał się z Niemcami. Ale czy miał do tego jakieś realne podstawy? Dotykam tutaj problemu rasy. Jestem polskim szlachcicem pur sang, bez jakiejkolwiek domieszki lichej krwi, zwłaszcza niemieckiej. Gdy staram się znaleźć moje największe przeciwieństwo, niezmierzoną pospolitość instynktów, zawsze znajduję moją matkę i siostrę. Sądzić, że jestem spokrewniony z takimi kanaj, byłoby bluźnierstwem wobec mojej boskości. Wszelako również jako Polak jestem wielkim atawizmem. Trzeba by się cofnąć o całe stulecia, by tę najbardziej dostojną rasę, jaka istniała na Ziemi, odnaleźć w takiej czystości instynktów, w jakiej ja ją prezentuję. Wobec wszystkiego, co dziś zwie się nobles, mam wzniosłe poczucie różnicy. Młodemu cesarzowi niemieckiemu nie udzieliłbym zaszczytu bycia moim woźnicą. Ten cytat jest piękny. Fryderyk jako czystej krwi Polak, negowanie spokrewnienia z własną matką i siostrą, pocisk po nich, jego boskość i czystość instynktów, polska szlachta jako niegdyś najbardziej szlachetna rasa, jaka kiedykolwiek istniała i kolejny pocisk, tym razem po cesarzu. Skupmy się na najważniejszym i sprawdźmy, czy w tej historii tkwi jakieś ziarno prawdy. Bo była to legenda, która od dawna krążyła w jego rodzinie, a którą najpewniej po raz pierwszy usłyszał od jednej ze swoich ciotek, przy których się wychowywał. Legendę tę opisuje tak. Mówiono mi, że pochodzenie mej krwi i nazwiska wywodzi się ze szlachty polskiej, ze szlachetnej rodziny Niecki, która więcej niż przed 100 laty prześladowania z powodu swego wyznania protestanckiego musiała opuścić swą ojczyznę. Przyznać muszę, że jeszcze jako mały chłopiec bardzo szczyciłem się tym moim polskim pochodzeniem. W porównaniu do poprzedniego cytatu, ten brzmi dużo bardziej racjonalnie, a nie jakby został napisany podczas epizodu maniakalnego. I pokazuje, że nie było to coś, co sobie wymyślił albo przysposobił dopiero z czasem, a że przekonanie takie towarzyszyło mu od dziecka. Chociaż trzeba przyznać, że dopiero z wiekiem zaczął podkreślać to coraz częściej. Pochodzenie naszego Dionizosa zainteresowało wielu badaczy na przestrzeni lat. Już w latach 90. XIX wieku, czyli jeszcze za jego życia, pojawiały się pierwsze teksty traktujące o rzekomym polskim pochodzeniu Niczego. I zaraz odrzucane, bo z żadnego rodu Nieckich nie było, co najwyżej czescy chłopi. Zapoczątkowało to błąd językowy, który powielany jest w zasadzie do dzisiaj. Błędnie przetłumaczono zapis Niecky, fonetycznie Nicki, na Niecki. Ja sam jeszcze w czasie studiów usłyszałem gdzieś tę błędną wymowę i mimo, że wcale się tym nie interesowałem, to tak mi się wryła w głowę, że muszę się poprawiać w zasadzie do dzisiaj. Odejdźmy na chwilę od tego, co mówił nam sam Fryderyk. Pierwszym ważnym dla nas źródłem jest biografia napisana przez siostrę Fryderyka, Elizabeth Forster Nietzsche, w 1895 roku, czyli jeszcze za jego życia. Elizabeth, jakkolwiek kontrowersyjna postać, postawiła sobie za cel życiowy zachowanie dziedzictwa brata i wypromowanie go jako wielkiego myśliciela. Dowodzi ona, że dla Fryderyka nie była to zwykła artystyczna prowokacja. Tej zimy 1883-84 poznał mój brat pewnego Polaka, który podjął się znalezienia korzeni naszej rodziny. Na jesieni w 1884 roku, kiedy spotkałem się z Fritzem z Zurychu, Fritz to zdrobnienie od Friedricha, zaprezentował mi on obszerne pismo w języku polskim i z francuskim tytułem L'origine de la famille signoriel de Nicki. Z tego wynikało, że pewien książę bądź król wzniósł rodzinę do możnowładztwa oraz, że każdy z rodziny, kto uprawiał handel lub przemysł, został pozbawiony szlachectwa, jego potomkowie także. Dalej podano, że w roku 1716 członek naszej rodziny, czyli nasz prapradziadek, został skazany na śmierć z powodu religijno-politycznych spisków, jednakże wraz z żoną i dzieckiem zdołał uciec z kraju.
Tutaj tradycja rodzinna się urywa. Problem jest taki, że są spory co do autentyczności, a nawet co do istnienia tego dokumentu, bo bardzo wygodnie de Elizabeth zaginął wraz z innymi rzeczami podczas przeprowadzki schorowanego niczego. A przynajmniej ona tak twierdzi. W kwestii autentyczności samej Elizabeth przyjrzyjmy się temu oto cytatowi. Już samo pochodzenie moje pozwala mi na spojrzenie poza wszystkie, jedynie miejscem, jedynie narodem uwarunkowane perspektywy. Nie kosztuje mnie nic być dobrym Europejczykiem. Z drugiej strony, jestem może bardziej niemiecki niż by Niemcy dzisiejsi, zwykli obywatele państwa niemieckiego, być jeszcze mogli. Ja, ostatni Niemiec antypolityczny. A przecież przodkowie moi byli polską szlachtą. Stąd to posiadam we krwi wiele instynktów rasowych. Kto wie, może nawet liberum veto. Jeśli pomyślę, jak często w drodze przemawiają do mnie jako do Polaka, i to Polacy sami, jak rzadko biorą mnie za Niemca, to mogłoby się zdawać, że należę tylko do Niemców nakrapianych. Lecz matka moja, Franciszka Eller, jest w każdym razie czymś bardzo niemieckim. No i jaki tu jest problem poza tym, że Nietzsche lubił sobie przeczyć? Ano taki, że jest to dokładnie ten sam fragment książki co wcześniej, ten w którym całkowicie odcinał się od swojej rodziny. Pochodzą one z różnych wydań Ecce Homo, z rozdziału Dlaczego jestem taki mądry, punkt trzeci. Ten, w którym jest czystej krwi Polakiem, pochodzi z nowszego wydania, a ten, w którym jest bardziej niemiecki niż wszyscy inni Niemcy, ze starszego. I jasne, teksty, szczególnie filozoficzne, potrafią się znacząco różnić pod wpływem nowych tłumaczeń. Tylko że tutaj sytuacja jest inna, bo drugi cytat jest w dużej mierze autorstwa siostry Nietzschego, Elizabeth, która zasłynęła wręcz z tego, że lubi podchodzić do jego tekstów z pewną dozą, powiedzmy, kreatywności. Szczególnie dotyczy to pośmiertnie wydanych książek, czyli właśnie Ecce Homo i Wola mocy. Dopiero gdy badacze dorwali się do archiwów Nietzschego, mogli odkryć skalę tej kreatywności i wydać właściwe edycje tekstów. Łatwo to wyłapać, bo praktycznie w tym samym okresie, w którym pisał Ecce Homo, napisał też w liście coś takiego. Moi przodkowie byli z polskiej szlachty, nicki. Wydaje się, że typ ten dobrze zachował się mimo trzech niemieckich matek. Problem jest taki, że po antykwariatach i przede wszystkim internecie wciąż latają te stare wydania, z których ludzie korzystają, nie mając bladego pojęcia, że może coś z nimi być nie tak. Zresztą sama Elizabeth była tak, nazwijmy to, barwną postacią, że zasługiwałaby na osobny materiał. Dość powiedzieć, że raz podarowała Hitlerowi ulubioną maskę Friedricha, innym razem zaś Adolf wręczył na grupie jej brata wieniec z podpisem dla wielkiego wojownika i uczestniczył nawet potem w jej pogrzebie. A jednak broniła i czynnie szukała potwierdzenia ich polsko-szlacheckich korzeni, wbrew temu jak myśl Nietzschego była wykorzystywana w propagandzie. Zagadką jest więc, czym się kierowała, bo chyba więcej by zyskała, gdyby w pełni zanegowała tę legendę. A jednak tego nie zrobiła, choć nie wstrzymywała się przed jej częstymi edycjami. W 1912 Elizabeth publikuje kolejną książkę biograficzną o swoim bracie i tym razem znacząco rozwija polski wątek. Zgodnie z naszą rodzinną tradycją, szlachcic Nicki związał się w sposób szczególny z Augustem Mocnym, królem polskim, od którego otrzymał tytuł grafa. Z chwilą wstąpienia na tron Polaka Stanisława Leszczyńskiego, nasz legendarny przodek popadł w kłopoty ze względu na swoje saksońskie powiązania i wyznanie protestanckie. Został skazany na śmierć. Ratując się ucieczką wraz z żoną, która dopiero co urodziła syna, podróżował z nią przez około 2-3 lata jako zbieg przez niewielkie księstwa niemieckie, podczas gdy nasza praprababcia karmiła i przewijała jej małego chłopca. W każdym razie nic pewnego powiedzieć nie można, gdyż pierwsza data dotycząca pradziadka Nietzschego i jego rodziny pochodzi dopiero z 1709 roku. Czas na mały kącik historyczny, bo mamy tutaj sporo konkretów. Prapradziadek Nicki otrzymał tytuł grafa, czyli taki odpowiednik hrabiego, od Augusta II Mocnego. Od 1697 Rzeczpospolita Obojga Narodów była w unii personalnej z elektoratem Saksonii pod panowaniem wyżej wymienionego. Faktycznie król ten mógł i nadawał tytuły. Za zasługi, lojalność albo jako element polityki mającej na celu zyskanie poparcia wśród polskiej szlachty i umacnianie swojej pozycji w Rzeczpospolitej. Ale już w 1700 roku wybucha III wojna północna, a w ramach tego od 1704 wojna domowa w Rzeczpospolitej między Konfederacją Sandomierską wierną Augustowi, a Warszawską wierną Stanisławowi Leszczyńskiemu. 26 września 1706 August II musiał zrzec się korony na rzecz Leszczyńskiego w ramach pokoju w Altranstadt. Także jeśli o to chodzi, to tutaj nasza legenda ma sens. A teraz co do wspomnianego protestantyzmu. W XVI wieku protestantyzm, a w szczególności kalwinizm, stał się dość popularny wśród polskiej szlachty, co wynikało z jego związków z ideami reformacji i dążeniem do niezależności od kościoła katolickiego.
katolickiego. Ale w XVII wieku po wojnach religijnych i kontrreformacji sytuacja zaczęła się zmieniać. Na początku XVIII wieku większość polskiej szlachty była już katolicka, a protestantyzm stracił na znaczeniu. Szlachta, która pozostała przy wyznaniu protestanckim, często spotykała się z dyskryminacją i ograniczeniami prawnymi. Więc i ten element mamy uzasadniony. Koniec kącika historycznego. Legenda ma pod względem historycznym sens. Ale to, że ma sens, to nie znaczy, że jest prawdziwa. Elizabeth była wyjątkowo zaangażowana zarówno w kreowanie wizerunku swojego brata, jak i w utrzymywanie historii o ich polskich korzeniach. Być może więc starała się ją doszlifować tak, aby brzmiała jak najbardziej wiarygodnie. Bo innych źródeł tej legendy zwyczajnie nie mamy. W Polsce był sobie pewien badacz imieniem Bernard Charlit. Napisał on w 1930 roku pracę pod tytułem Polskość niczego i jego filozofii, gdzie z dużym przekonaniem dowodził tezy z tytułu. Powstała ona na bazie jego wcześniejszych artykułów i kontaktami z Elizabeth, którą poznał osobiście. Problem był taki, że podzielał z nią pasję, z jaką chciał udowodnić rzeczą polskość niczego i pasja ta wpływała na jego rzetelność. Ale trzeba przyznać, że zdobył sporo ważnych informacji. Odkrył m.in. poprawny zapis, przez co dokopał się w herbarzach do rodu herbu Radwan, która w XVII wieku mieszkała w województwie płockim. Ale niektórzy się tym wcale nie przejęli. Błędny zapis był wciąż powielany i dalej mówiono, ale żadnego rodu Nieckich nie było! Kolejny badacz tematu, Hans von Miller, też kontaktował się z Elizabeth i w przeciwieństwie do Charlita miał z niej trochę bekę. Zasugerował, że może gdyby przesunęła datę migracji z 1716 na 1706, to miałoby to sens. Odpisała mu, że w sumie to źle odczytała dokument i faktycznie był to 1706. Dlatego też w korespondencji z Charlitem podała potem, że prapradziad Krzysztof Nietzsche nagle pojawił się w miasteczku Bibra właśnie w 1706, gdzie piastował urząd inspektora akcyzy. Skąd się tam wziął? Nie wiadomo. Źródło? No mam, ale nie pokażę. W sumie to zaginęło, ale pamiętam co tam było. Po prostu czasem mi się byli. Zaufaj mi, bracie. W 1937 roku w Niemczech pojawia się źródło kluczowe. Źródło, które ostatecznie rozwiewa wszelkie marzenia o wsadzeniu Fryderyka na konia w husarskiej zbroi. Max Eller, kuzyn, a zarazem kierownik archiwum Nietzschego po śmierci Elizabeth, publikuje broszurę zawierającą tablicę genealogiczną rodziny Nietzsche. Ustalił on nazwiska 200 przodków Nietzschego, wykazując, że wszystkie nazwiska są bez wyjątku niemieckie. Chętnie pokazałbym wam tę tablicę genealogiczną i sam się jej przyjrzał, ale z jakiegoś powodu nie da się jej nigdzie znaleźć. Tyle rzeczy zdigitalizowanych, a tak ważny dokument akurat nie. W każdym razie prapradziadek Krzysztof nie był według tych ustaleń polskim szlachcicem, a cesarskim notariuszem i książęcym inspektorem do spraw akcyzy, a więc wyższym urzędnikiem podatkowym, który w 1707 roku wziął ślub i od tamtej pory mieszkał i pracował w Bibrze. A jego ojciec, również Krzysztof, był rzeźnikiem i mieszkał w Burkau na Łużycach Górnych. Eller co prawda dopuszcza istnienie nieniemieckich korzeni, ale są to tak odległe czasy, a napływ krwi niemieckiej jest tak duży, że nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli zwracaliście uwagę na daty, to zdążyliście już pewnie zauważyć, że nic się tu nie trzyma kupy. Raz prapradziadek ucieka w 1716, raz pojawia się w Prusach w 1709, potem, że w 1706, w 1707, a nie wiadomo nawet kiedy się urodził. I tu jest pies pogrzebany. Tutaj leży klucz do rozwiązania wielkiej zagadki pochodzenia niczego. Wszystko kumuluje się w owym Krzysztofie Nietzsche. 300 lat temu biurokracja nie rejestrowała wszystkiego tak ściśle jak dziś. Cholerny komuchy odebrał nam wolność! To z minusów. A z plusów to, że taka biurokracja bardzo pomaga w badaniach historycznych. Tak więc efekt tego jest taki, że daty zmieniały się pod wpływem nowych, często niepewnych informacji. Z czego wynika, że rodzina nie znała tych dat, a dopiero Elizabeth dopasowywała historię do nowo poznanych faktów. Ale słuchajcie, jesteśmy Polakami. Zarówno Miller, jak i Eller byli Niemcami. To były lata 30. Czy może coś jeszcze dodawać? Wiecie, dokąd to zmierza. No sorry, ale nie może tutaj nie pojawić się argumentum ad Hitlerum. Ale wydaje mi się, że jednak w tym przypadku nie jest to błąd w argumentacji. Ludzie związani z nazizmem mieli żywotny interes w tym, żeby filozof, który przewijał się w niemieckiej propagandzie, był tak niemiecki, jak się tylko da. A ci, którzy niekoniecznie jej sprzyjali, mieli w interesie samych siebie. Ryzykowano represjami, utratą pracy, a nawet własnym życiem, a kontrola nad światem akademickim była jednym z kluczowych elementów polityki nazistowskiej. Max Eller był fanatycznym działaczem narodowo-socjalistycznym. Napisał m.in. esej pod tytułem Mussolini i Nietzsche – przyczynek do etyki faszyzmu, której ogłosił Mussoliniego prawdziwym naśladowcą Nietzschego i aktywnie popularyzował nazistowską interpretację filozofa. Millerowi nie można tego samego zarzucić. Nie był tak zaangażowany w ideologię, a nawet był monitorowany przez Gestapo przez swoje kontakty z żydowskimi kolegami. Niemniej prowadził badania w tym samym czasie co Eller i pracował przez kilka lat w archiwum Nietzschego, więc prawdopodobnie się znali.
badali. Coś tam od siebie dodał, ale ich wyniki w zasadzie pokrywają się, więc raczej nie prowadzili badań całkowicie oddzielnie. Tak czy inaczej, późne lata 30. to nie był okres sprzyjający rzetelnym badaniom, szczególnie w tak drażliwej narodowo kwestii. A to, że ten filozof co rusz na Niemców pluł, to o tym niepodobna mówić, to niedobra jest. Podobnie zresztą Charlit i inni Polacy, o których nie wspomniałem, mieli żywotny interes w tym, żeby Fryderyk był po naszej stronie. Dlatego i jedni i drudzy dopuścili się nadużyć, żeby swoją tezę udowodnić. Później wiele rzeczy jest już przyjmowanych bezkrytycznie. Pozwolę sobie w tym miejscu na dygresję w postaci mało popularnej opinii. Nie uważam, żeby stronniczość czy posiadanie w czymś interesu były jednoznacznie złe. Jasne, można podać tonę przykładów i argumentów, że prowadzi to do patologii, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi kapitał i władza. Nie bez powodu mówimy o czymś takim jak chociażby konflikt interesów. I ja się z tym wszystkim zgadzam. Chcę tylko dodać trochę odcieni szarości do tego czarno-białego obrazu. Bo zobaczcie, kiedy mamy w czymś interes, to jesteśmy w stanie zaangażować się w to dużo bardziej niż w coś, na czym nam nie zależy. Możemy co prawda powiedzieć, że w interesach badaczy jest samo odkrywanie i dążenie do prawdy. Ale prawda jest taka, że każdy ma jakieś poglądy, pragnienia i tendencje. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w świecie nauki był wolny od osobistych motywacji, które oddalają go od ideału obiektywności. W zasadzie nie wiem, czy nauka bez tego jest w ogóle możliwa, bo alternatywą są hordy beznamiętnych ludzi robotów, którzy przychodzą tylko odrobić swoją pańszczyznę i pójść do domu. A od trzymania w ryzach zachowań, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki badań, są wypracowane standardy, metody naukowe, peer review i tak dalej. Oczywiście daleko im wszystkim do ideału, ale wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich kilkuset lat zrobiliśmy spore postępy. A w bardziej osobistym aspekcie ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z własnej stronniczości, pomimo najszczerszych chęci, wysiłku i przestrzegania procedur, by być obiektywnym. No ale dobrze, zostawmy to. Mamy na jednym końcu Fryderyka Nietzschego, gdzieś pomiędzy przodka Krzysztofa i na drugim końcu Szlachtynickich. Żeby dowiedzieć się, jak one się ze sobą łączą, powiedzmy sobie trochę o tej ostatniej. Jeśli chodzi o faktycznie istniejącą szlachtę, są trzy rodziny Nickich: Herbunałęcz, Tempa Podkowa i Radwan. I żeby była jasność, to, że mieli to samo nazwisko, nie oznaczało jeszcze, że byli ze sobą spokrewnieni, a jedynie to, że pochodzili ze wsi o tej samej nazwie. Nas najbardziej będzie interesować Radwan. Zaraz zobaczycie dlaczego. Sprawę komplikuje fakt, że siedziba rodowa, czyli Nick, leżała praktycznie na pograniczu, dlatego też wymienia ją herba szlachty pruskiej z XVII wieku. Była to raczej jedna z wielu rodzin drobnej szlachty. Pochodzili z obszaru jednego województwa, a potem rozprzestrzeniali się w kierunku zachodnim, co było zgodne z kierunkiem migracji elit. Jeśli jednak prapradziadek Krzysztof Nietzsche wywodził się z Nickich, to rodzinę czekała 700-kilometrowa przeprawa. Nie pomaga też fakt, że był to jeden z tych rodów, który niespecjalnie troszczył się o ujednolicenie swojego nazwiska, do tego jego pisownia była dopasowywana do języka, regionu i tak dalej. Dlatego takie rodziny jak Nicki, Niczky, Niecki, Niecky, Niecze, Niczsze, Nicki, Nicky, Nizrze, Niciusz, nawet Niciusz, Niczuc, Niuczche, Niuczki, Skubic. Wszystkie te inne warianty są ze sobą połączone. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie pochodzą z jednej gałęzi, bo mogły powstawać w różnych miejscach, na przykład na Węgrzech, w Czechach, czy w dalekiej zachodniej części Prus. To wszystko i fakt, że zwykle nie były to jakieś specjalnie znaczące nazwiska, sprawia, że dokładne prześledzenie tych wszystkich powiązań jest praktycznie niemożliwe. Do tego dużo luk, spalonych, zagubionych ksiąg kościelnych i innych archiwów. Tym niemniej źródła dowodzą, że nazwiska Nicki, Niecki, Niecky czy Nitzky funkcjonują w Niemczech co najmniej od końca XVII wieku i że wywodzą się od polskich szlachciców Nickich z pogranicza Mazowsza i Prus. A takie nazwiska jak Nitzche przez CH czy Nicius od końca XIV wieku. Swoją drogą na Węgrzech żył sobie hrabia Krzysztof Nietzschy, ale nie ma on nic wspólnego z naszą historią. Przejdźmy teraz do wielkiego znaku zapytania, jakim jest jedna konkretna linia przodków Nietzschego. Zacznijmy od początku. Czyli od końca.
Najpierw mamy naszego Fryderyka, następnie jego ojca Karla Ludwika, pastora luterańskiego. Ojciec Karla, Friedrich August Ludwik, to również pastor, superintendent, czyli taki sprawujący władzę nadzorczą nad innymi pastorami z określonego obszaru. Jego ojcem był Gotthelf Engelbert, sprawujący to samo urzędnicze stanowisko co jego ojciec. A ojcem Gotthelfa był wspomniany już Christoph Nietzsche. Hansowi von Minerowi udaje się znaleźć najstarszy dowód na istnienie tegoż Christopha. Jest to wpis z księgi kościelnej, który podaje, że wziął ślub z Johanną Christianą Butner, córką sędziego okręgowego 22 listopada 1707 w Eckartsberdze w okolicy Bibry. Ojciec Christopha, również Christoph, jest obywatelem i rzeźnikiem w Burkach na Łużycach Górnych. Swoją drogą, może ja czegoś nie rozumiem, ale gdzie jest 22 listopada, bo ja tu widzę 24 października? Tak czy inaczej, sprawa rozwiązana. Christoph jest synem Christopha, prostego, wiejskiego, niemieckiego rzeźnika z Burkał na Łużycach Górnych. Prawda? Prawda? Otóż... Pamiętacie, jak legenda podaje, że ów przodek miał uciekać z Polski do Prus przed karą śmierci? To jak myślicie, co w takim wypadku zrobiłaby osoba, która chciałaby zacząć nowe, spokojne życie? Ucieczka to jedno, ale nadal pozostaje w człowieku obawa, że kiedyś go znajdą i dopadną. No i ja w takiej sytuacji na przykład, nie wiem, zataiłbym skąd pochodzę i kto jest moim ojcem, ale nie można się po prostu nie przyznać. Dlatego lepiej wymyślić sobie jakiegoś prostego człowieka z jakiejś prostej miejscowości, który nikt nie będzie sprawdzał. Na przykład rzeźnika. Informacja o pochodzeniu była podawana przez samego uchodźcę i rzadko weryfikowana, dopóki nie podalibyście się za dziecko jakiegoś potężnego szlachcica. Żeby udowodnić jednak jego chłopskie pochodzenie, trzeba by znaleźć w księdze kościelnej w Burkau chrzest tego Christopha. No i cóż, jak się pewnie domyślacie, nie znaleziono go tam. I możliwe na to odpowiedzi, jak mi się zdaje, są dwie. Tamtejsze księgi posiadają luki, więc możliwe, że urodził się w jednej z tych luk, albo zafałszował swoje miejsce urodzenia. Ale znaleziono tam jakiegoś Christopha z datą urodzenia, która się nada, i uznano, że to musi być ten ojciec rzeźnik. Wyjaśnione pora na CS-a. Natomiast więc potężnej przeprawy z Polski mógł po prostu wyprowadzić się ze wsi na wschodzie, która jest bliżej, pójść na studia, dostać posadkę i ożenić się. Sama Łużyca zaś, gdzie ta wieś leżała, no to skomplikowane. Serbo-Łużyczanie, czyli słowiańska grupa etniczna zamieszkująca Łużycę, mają osobny język i to nie jeden, a trzy. Górnołużycki zbliżony do czeskiego i słowackiego, dolnołużycki zbliżony do polskiego i po naszemu. Język pośredni pomiędzy niemieckim i dolnołużyckim, czyli tym bardziej polskim. Jak dorzucimy do tego Czechów, Polaków i Niemców, którzy też tam byli, no to mamy niezły kocioł etniczny. Ale mam pytanie. Jak do cholery syn jakiegoś prostego chłopa ze wsi, gdzie burki szczekają po łużycku, zdobywa wcale niełatwe i przede wszystkim nietanie wykształcenie prawnicze i respi się 200 km dalej, mając zaklepany już urząd notariusza cesarskiego i córkę sędziego? Wszyscy badacze skupili się na tym, skąd on się tam w tej Bibrze pojawił. Kiedy już udzielono lepszej lub gorszej odpowiedzi, że z Burkau, to nikt przez te 100 lat nie zadał sobie pytania, skąd go w ogóle było stać na tak prestiżowe studia i zamieszkanie w tym czasie z pewnością dużo droższym mieście. Nie zadano nawet pytania, gdzie on w ogóle studiował. Wiecie co? Dla mnie te wszystkie badania były niezbyt satysfakcjonujące. Parę osób coś tam próbowało, coś tam ustalili, ale nie do końca. Reszta to powtarzała, dowody po drodze ginęły i trzeba było każdemu wierzyć na słowo. Uznałem wtedy, no i nie podobasz mi się. I powiedziałem, sprawdzam. I była to decyzja, która pogrążyła mnie na następne kilka miesięcy. Może i nie doszło do tego, że zacząłem jeździć do niemieckich kościołów i błagać proboszczów z translatorem w ręku, żeby mi dali dostęp do ksiąg. Chociaż gdybym miał dużo wolnego czasu i mógł sobie na to pozwolić, to może bym to nawet zrobił. Widzicie, w internecie od wielu lat gromadzone są i stale powiększane wysiłkiem ludzkości zdigitalizowane wersje m.in. właśnie ksiąg kościelnych. I sporo tego, co nas interesuje, właśnie tam się znajduje. A mając już punkt wyjścia w postaci przypisów, co uznałem, że co? Ja nie dotrę do tych źródeł? Ja nie nauczę się rozszyfrowywać często niechlujnie pisane 18-wieczne księgi kościelne w języku niemieckim i to, no, dość przestarzałym niemieckim. Pełne skrótów, których nie da się nawet po prostu wrzucić w wyszukiwarkę i z których wpisy często nie są nawet indeksowane, więc wszystko trzeba przeklikiwać ręcznie. Ja nie znajdę tych wpisów, których innym się nie udało. Ja nie odkryję zupełnie nowych, na które nikt inny wcześniej nie trafił. Oczywiście, że mając zerową wiedzę i umiejętności, byłem wręcz skazany na sukces. To była zdecydowanie najdziwniejsza i najgłębsza królicza nora, w jaką kiedykolwiek wpadłem. Naprawdę nie wiem, co się ze mną stało, ale kiedy zacząłem te księgi przeglądać, to czasoprzestrzeń zaczęła się zakrzywiać. Czułem się dosłownie jak w szóstym parcie JoJo. Mata Jurda! Asada! Mata Jurda!
Nuda! Walczyłem dosłownie z każdą literą, bo tam nie ma prostego przełożenia, nawet jak macie ściągawkę, i do tej pory boli mnie głowa, jak patrzę na te szlaczki, które podobno są jakimiś słowami. Ale kiedy się już udawało rozszyfrować, to dawało to jakąś taką dziwną satysfakcję. Czułem się jak na jakimś rauszu, że już zaraz za rogiem, zaraz odkryję coś zupełnie nowego. I wiecie co? Coś odkryłem. Chociaż naprawdę już byłem tym cholernie zmęczony, już nie chciałem tego robić. Udało mi się dotrzeć do czegoś, do czego nie udało się dotrzeć temu autorowi. Jako że Milek kazał nam wierzyć na słowo w kwestii jego ustaleń, to dr Miłosz Sosnowski słusznie postanowił mu nie wierzyć i odnaleźć wpisy w księgach. Nie udało mu się jednak odnaleźć wpisu dotyczącego drugiego ślubu Krzysztofa, który to wziął z córką zamożnego drukarza dworskiego. Dokładne sprawdzenie tych dokumentów nie pozostawia wątpliwości. Zapisu takiego pod datą 16 listopada 1717 nie ma ani w księgach parafialnych z Bibry, ani z Eckartsberga. Miller musiał się pomylić, bądź też został zdezinformowany. No, nic dziwnego, że takiego zapisu nie ma, bo nie był on ani w księgach parafialnych Bibry, ani Eckartsberga, a w Sondershausen, skąd pochodziła jego druga żona Margaret Elizabeth. Miller sam wspomina, że dostał te informacje od proboszcza z Sondershausen. No cóż, zdarza się najlepszym. W tym też pisie widnieje taki oto opis Krzysztofa. Juris Practicus i notariusz cesarski, a także królewsko-polski, a także wielkoksiążęcy z Saksonii Weisenfels, zamożny, piastujący stanowisko inspektora akcyzy w Bibra. I wiem, co sobie myślicie, ale ten polski to po prostu tytularne odzwierciedlenie Unii Polsko-Saskiej w tamtym czasie. Ale być może miało to jakiś wpływ na powstanie tej polskiej legendy. Swoją drogą, też chciałbym w ciągu 10 lat stać się tak bogaty, żeby trzeba było aż to odnotowywać w czasie ślubu. Oprócz tego dr Sosnowski postawił hipotezę, jedną z kilku, że migracja przodka mogłaby być jakoś związana z przybocznym sekretarzem Karola XII, Janem Jakubem von Nickim, tudzież Nickim, który to pośredniczył w kontaktach między królem a królewiczem Jakubem Sobieskim. Powołał się przy tym na słynny, klasyczny, kilkunastotomowy herbarz Seweryna Uruskiego. Nicki ten widnieje również w wydanym zbiorze aktów urzędowych, więc to musi być prawda. Prawda? Otóż, gdy przyjrzałem się temu bliżej, okazało się, że najpewniej nie był to żaden Nicki, a Kicki, co też widnieje w innych opracowaniach historycznych, a także w zachowanych rękopisach, gdzie zwracając się do najjaśniejszego, miłościwego królewicza, pana i dobrodzieja jego miłościwego, widocznie musiał podkreślić dwa razy, żeby królewicz nie zapomniał, jak bardzo jest miłościwy, nasz szlachcic wyraźnie identyfikuje się jako najniższy, a wierny podnóżek Jan Jakub Kicki. Każdy ma jakiś fetysz. To tyle, jeśli chodzi o mój już stały punkt programu w postaci zaufania do źródeł. Ponadto udało mi się chyba zdebankować artykuł naukowca nazwiskiem De Vries. Chwilę wcześniej wytknąłem badaczom, że w zasadzie żaden nie zainteresował się tym, jak Krzysztof stał się nagle tak znaczącym urzędnikiem, skoro miał pochodzić ze skromnej rodziny. No i cóż, był jeden wyjątek. Tym wyjątkiem był Daniel De Vries, który w 2012 roku opublikował artykuł Herciadek Friedricha Nietzschego, Krzysztof Andreas Nietzsche, około 1680-2739, przyczynek do badań genealogicznych i historycznej rekonstrukcji polskiej legendy. Postawił on tam dokładnie takie pytanie, jakie należało postawić, czyli na przykład, gdzie w zasadzie Krzysztof studiował, bo wtedy można by wykluczyć studia w Polsce. I skąd miał na to pieniądze, skoro zakładamy, że był synem prostego rzeźnika. Jak przytoczył, jako że w elektoracie Saksonii wszyscy urzędnicy XVIII wieku studiowali prawo na uniwersytecie, zazwyczaj w Lipsku lub w Wittenberdze, przeszukał tamtejsze rejestry absolwentów. Odnalazł w Lipsku syna Krzysztofa, czyli Gotthelfa Engelberta, pradziadka Nietzschego. Piastował on to samo stanowisko, więc założył, że ojciec też tam będzie winniał. Odnalazł wpis christ.andr.weitschena.mis.1699, co miało oznaczać, że jest to Krzysztof Andreas Nietzsche, który w 1699 roku skończył prawo i pochodził z miejscowości Weitschena na południe od Miśni. Następnie odnalazł wpis pod tytułem Christ.Weitschenen Misn bla 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 677 bla 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 bla, czyli osoby najpewniej pokolenie starszej z tej samej miejscowości i z tym samym nazwiskiem. Uznał, że jest to Christianus Nietzsche, gdyż z kolei w rejestrze w Wittenbergce odnalazł wpis Christianus Weitschenen Misnikus 1687 i że jest to ta sama obrotna osoba, która zdobyła kilka dyplomów na dwóch różnych uniwersytetach. Uznał też, że Christianus Nietzsche jest bratem Krzysztofa Rzeźnika Nietzsche. Jako że nie ma niezbitych dowodów, że Krzysztof
ten młodszy urodził się w Burkau, to uznał, że urodził się tam, gdzie jego wujek, czyli w Wejczen. Nie wiem, może byli akurat w odwiedzinach i urodziła. Ale tutaj kościół też tego nie potwierdza. Nie będę przytaczał całości, żeby was nie zanudzać, chociaż na pierwszy rzut oka jego całkowicie nowa rekonstrukcja robi wrażenie. Powiem wam więc tylko, dlaczego jest całkowicie błędna. Po pierwsze, założył on, że wpis drugiego małżeństwa Krzysztofa zaczyna się od Ein Wittberg, co miałoby być skrótem od Wittenbergi, czyli że zdobył on tytuł na Uniwersytecie w Wittenberdze. Ale że w księdze absolwentów go nie znalazł, to uznał, że była to wielka mistyfikacja Krzysztofa wobec księdza z powodów, powiedzmy w uproszczeniu, polityczno-religijnych, które też nieźle uzasadnił. Problem jest taki, że to nie jest żaden skrót. Wittberg oznacza po prostu wdowca. Literówki niedokładne czy zmieniona pisownia to w takich księgach w zasadzie norma. Po drugie, i co najważniejsze, w zasadzie cały artykuł buduje na tym, że skrót Chris rozwija jako Krzysztof. Tylko że jak przyjrzymy się całej księdze, to skrót Chris stosuje ona konsekwentnie tylko do Christianów, tudzież Christianusów. Sam też podaje, że Krzysztof Andreas Nietzsche mógł uczęszczać wcześniej do miśnieńskiej szkoły książęcej w Grima, ale coś go tam nie znalazł. I nie wiem, czy z premedytacją zignorował widniejącego tam Christiana Andreasa Nietzsche z tej samej miejscowości. Być może jest to ta ciemna strona mocnego zaangażowania w udowodnienie swojej tezy. Albo częściowe zaślepienie, albo naginanie faktów. Nie oceniam, bo nikt nie jest na to odporny i gdyby ktoś się postarał, to mógłby mi gdzieś w zasadzie udowodnić to samo. No ale szkoda chłopa, bo się napracował. I szkoda mnie, bo myślałem, że trafiłem na coś naprawdę przełomowego. A po tych dwóch niby odkryciach zostałem z takim poczuciem, że w zasadzie zmarnowałem czas, że do niczego nie doszedłem. I jasne, to przyjemne uczucie, kiedy mocą czystego autyzmu obalasz twierdzenia jakichś zawodowych badaczy. No ale nie o to mi kurde chodzi w życiu. Krytykować, nie oferując nic pozytywnego w zamian, jest łatwe. Ale ślepa destrukcja prowadzi donikąd. Skoro już niszczymy, to zaoferujmy coś w zamian. Ale nie byle co, tylko coś lepszego. Niszczymy po to, żeby budować. Otóż, moi drodzy, szanowni państwo i tak dalej. To nie wszystko. Gdy już miałem się poddać i skupić na pisaniu scenariusza do tego materiału, rzutem na taśmę nastąpił przełom. Udało mi się znaleźć coś. Coś, czego jeszcze do tej pory nie było. To coś, to mianowicie jeszcze wcześniejszy dowód na istnienie inspektora Krzysztofa. Dowód z Eckersberga, gdzie znaleziono go po raz pierwszy, ale prawie rok wcześniejszy. Dokładnie z 12 grudnia 1706 roku, gdy został ojcem chrzestnym. Ale mi odkrycie, no pojawił się trochę wcześniej i co z tego. Też tak na początku myślałem, ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Po pierwsze, mamy dowód na to, że pracował tam już wcześniej, zanim wziął ślub. Ale to chyba naturalna kolej rzeczy. Po drugie, jak widzicie, jest określany trochę inaczej. Znaczy nie jako czynny prawnik i inspektor, a kopista w lokalnym biurze. Przynajmniej tak mi się to udało rozszyfrować, ale nie jestem pewien, czy dobrze. Wydaje się więc, że akurat przed ślubem awansował. I to w sumie dość szybko. Po trzecie i najważniejsze, a z czego zdałem sobie sprawę dopiero niedawno, uwiarygodnia to poniekąd historię Elizabeth. Historię, która po tych wszystkich zmianach i modyfikacjach zaczęła wyglądać jak wymyślana na poczekaniu. Bo to ona, jako jedyna, mimo że po prześmiewczej uwadze Millera, bez żadnych dowodów podała 1706 rok jako rok pojawienia się Krzysztofa w tej okolicy. I przynajmniej na ten moment okazało się, że miała rację. Inną opcją jest, że w tamtym czasie, to znaczy przed 1706, wcale nie wyemigrował z Polski, a po prostu studiował. Bo problem jest taki, że nie mamy pojęcia, ile miał lat. Mógł mieć równie dobrze 20 parę lat, co 40, kiedy tam przybył, bo zmarł w 1739. I co? Myślicie, że to koniec? Otóż nie! Bo odkryłem jeszcze jedną rzecz. I to taką, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach i za której nagłe zniknięcie oczywiście znowu wyśmiano Elizabeth. Pamiętacie, jak mówiłem, że Nietzsche, Herbur, Radwan interesują nas szczególnie? Otóż Bernard Charlit, gdy odwiedził Elizabeth, miał przywieźć jej pewien rodowy herb. Ta, widząc go, miała powiedzieć, że jakby go skądś kojarzyła, po czym rzekomo odnalazła stary sygnet, który był przekazywany w jej rodzinie od pokoleń. A na tym sygnecie było nic innego jak właśnie herb Radwan. Jako dowód rzeczowy brzmi to jak istotna podbudowa pod rodzinną legendę. Tylko Elizabeth robiła absolutnie wszystko, żeby wszelkie dowody zaginęły. No i pierścień też przepadł. Do niedawna.
W grudniu 2011 roku został wystawiony na sprzedaż w sztokholmskim domu aukcyjnym. I nie mam pojęcia dlaczego, ale nie wzbudziło to prawie żadnego zainteresowania. W internecie jest dosłownie kilka wzmianek i są to rzeczy typu jeden zarchiwizowany post z Reddita, jeden post z Pinteresta z zepsutym linkiem, sanity check failed, byczko 2.1, Radwan Clan Fantastic Artifact Here.pl, pozdro byczku, i fragment z anglojęzycznej Wikipedii dotyczącej herbu Radwan. I po to właśnie istnieją przypisy. Oczywiście właściwa podstrona już nie istnieje, jedynie jej archiwalna wersja. Tam możemy przeczytać krótką rekonstrukcję legendy i wyjaśnienie, jakim cudem pierścień odnalazł się po 100 latach w Szwecji. Otóż Elizabeth podarowała go synowi Ernstetyla imieniem Toge w ramach wdzięczności za hojne datki tegoż Ernsta na rzecz założonego przez niej archiwum niczego w Weimarze. To jest jakby luksusowo. Owszem. Cisza na jego temat dała mi do myślenia w kwestii autentyczności tego sygnetu. Z drugiej strony został on sprzedany za 190 tysięcy koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 70 tysięcy złotych. Trochę za dużo jak na podróbkę. Na sam dom aukcyjny ma długą tradycję i renomę, więc musiał się temu pierścieniowi chyba przyjrzeć. No więc co, no, nie mogłem tego tak zostawić i postanowiłem skontaktować się z opiekunką aukcji. Niestety już tam nie pracowała, co nie przeszkadzało mi napastować ją na Facebooku i LinkedInie. A że i to nie poskutkowało, to postanowiłem napisać do domu aukcyjnego. Odpisali mi i wyrazili chęć odpowiedzi na moje pytania, po czym ucichli, bo facet, którym ze mną zaczął się kontaktować, pojechał sobie na urlop. Ale ja postanowiłem nie próżnować. Skoro pierścień dostała rodzina Till, to pewnie przechodził on z pokolenia na pokolenie, nasz kogoś zaswędział portfel. No więc wyszukałem tego Ernsta na geni.com, gdzie ludzie tworzą drzewa genealogiczne, prześledziłem potomków, którzy mają tam konto, pominąłem Larsa, który o ile żyje jest bardzo stary, i napisałem do Alfa Tilla Mateliusa. I o dziwo, odpisał mi. Postanowiłem na początku nie zarzucać go pytaniami i nie wsadzać kija w szprychy, żeby się nie obraził. Ale że sam zachęcił mnie do zadawania pytań, to przestałem się krępować. Potwierdził w każdym razie to, skąd ten pierścień się tam znalazł. Był w posiadaniu jego wujka i podobno cała rodzina była nieco zdziwiona, że postanowił się go pozbyć. Alf pokazał mi też zdjęcia medalionu, który otrzymał od swojej matki, a który też miał należeć niegdyś do niczego. I jako że sam zachęcił mnie do zadawania pytań, to postanowiłem przestać się krępować. No i zadałem. Po czym przestał mi odpisywać. Dla pewności odczekałem 1,5 miesiąca i pomyślałem, jak tu go sprowokować do odpowiedzi. Uznałem więc, że po pierwsze, jeśli zechce, podzielę się z nim moimi odkryciami. I po drugie, zapytam, czy nie ma nic przeciwko, żebym powoływał się na jego nazwisko. Operacja powiodła się, ale tylko częściowo, bo zignorował większość mojego poprzedniego maila. Ale podesłał mi link do galerii, gdzie zachowana jest korespondencja między Ernstem a Elizabeth. Być może więc jest tam jakiś kolejny trop. Ale ja już szczerze mam dość. Dlatego odpuściłem sobie rozszyfrowywanie dziesiątek ręcznie napisanych listów w języku niemieckim. Może bym się skusił, gdybym choć trochę znał niemiecki. Ale po zapoznaniu się z tymi potężnymi odkryciami postanowił już więcej nie odpisywać. Aha, przy okazji, Ernst na przełomie XIX wieku był jednym z najbogatszych ludzi w Szwecji, ale potem spektakularnie zbankrutował. Zajął się też jako pierwszy tłumaczeniem dzieł niczego na język szwedzki. Tak czy inaczej, wniosek jest taki, że wbrew wszystkim sceptykom, sygnet faktycznie istnieje. Tylko o czym to świadczy? Czy był to element wielkiej mistyfikacji Elizabeth? Może. A może nie. Grubymi nićmi szyte wydaje mi się, żeby ten pierścień był stworzony specjalnie na zamówienie, albo kupiony tylko po to, żeby podtrzymać rodzinną legendę. Ale nie można tego wykluczyć. Jedną z takich szprych, które postanowiłem wsadzić, jest to, że Nietzsche miał podobno nosić ten pierścień na co dzień, a nie był on jedynie czymś głęboko schowanym w szufladzie. Przejrzałem wszystkie zdjęcia Fryderyka, na jakie trafiłem, ale nie udało mi się znaleźć ani jednego, w którym miałby cokolwiek na swoich palcach. Kolejny element do pasma rozczarowań i rosnącego sceptycyzmu. Podsumowując, mamy więc nowy, wcześniejszy dowód na istnienie przodka Nietzschego, który współgra z datą podsuniętą przez Elizabeth. Mamy też pierścień rodowy, który uznano dawno temu za zaginiony lub nieistniejący. Czy to dużo? Zobaczymy, czy wystarczające, żeby opublikować artykuł za 70 punktów w Nietzsche Studien. Naprawdę nie chce mi się tego robić, ale czasami trzeba się poświęcić w imię nauki. I co? Pewnie zastanawiacie się, czy nie robię was znowu w bambuko i nie mam w rękawie schowanej kolejnej rewelacji. Nie no, nie mam. A może? Nie no, nie mam. No dobra, serio, nie mam. Przejdźmy dalej. No. Mam. Ale miało już nie być. Naprawdę, miało już więcej nie być. Wyobraźcie sobie, scenariusz jest już gotowy. Nanoszę tylko ostatnie drobne poprawki. I patrząc na mapę, coś mnie tknęło.
Czy na pewno w kwestii studiów trzeba było brać pod uwagę tylko Lipsk i Wittenberge? Dlaczego przyjąłem tę informację tak bezwiednie? Zacząłem więc szukać innych i trafiłem na Uniwersytet w Wienie. Może trochę dalej od Burkau, ale bliżej Bibry. Zresztą nie są to jakieś znaczące różnice. I co? I Christoph się znalazł. Jako Christophorus Nicius. Zobacz również Nicz i tak dalej. Podobnie różne warianty nazwiska. Po prostu podał swoje imię i nazwisko zlatynizowane. No, niektórzy tak robili. Pochodzenia Burkens Lusatia, czyli Burkau Łużyce. Rozpoczął studia w maju 1701 roku, co idealnie pasowałoby do jego pojawienia się 5 lat później w miejscu docelowym, bo mniej więcej tyle zajęłyby studia. Pasowałoby to też do wieku jego ojca, który miałby się urodzić rzekomo w 1662, choć nadal nie jest to pewne. Pisałem zresztą do parafii w Burkau, ale mi nie odpisali. I co, no i możemy powiedzieć, że już tutaj naściemniał z tym swoim miejscem urodzenia. Jeśli kłamał, to musiał wiedzieć, że to nazwisko tam występuje. Być może był tam przez jakiś czas, na przykład przejazdem. Może miał tam rodzinę i podał za ojca jakiegoś krewniaka. Może. Co prawda dalej nie wiemy, skąd on na to pieniążki wziął. Dlaczego wybrał akurat tę uczelnię, która jest na pierwszy rzut oka trochę nieintuicyjnym wyborem? Ale może po prostu wychodziło taniej niż w takim Lipsku? Może dlatego, że było tam więcej swobody niż na innych uniwersytetach? A może przekonały go legalne solówki między studentami, bo z tego między innymi była słynna Jena? Nie zmienia to jednak faktu, że odkrycie to zaburzyło mi całą narrację. Taką, w której Elizabeth zostaje częściowo odkupiona, bo teraz już ta legenda w jej wydaniu wydaje się kompletnie bez sensu. Ale powiem wam, co powiedziałaby w takiej sytuacji Elizabeth. No właśnie, bo August Mocny objął tron Polski w 1697, a wcześniej zjednywał sobie polską szlachtę, więc zjednał sobie tam naszego przodka Krzysztofa, który potem pożałował tę decyzję, bo król był śliski, a w Polsce sobie mosty spalił, dlatego pozbył się tytułu i pojechał na zachód zacząć nowe życie. Zainwestował fundusze w dobre wykształcenie i od tej pory żył sobie spokojnie. A co gdyby jednak odnaleziono jego chrzest w Burkau? No właśnie, bo Górne Łużyce były wieloetniczne i Polacy blablabla. Albo... No właśnie, bo zaszła pomyłka i cały czas chodziło o jego ojca, rzeźnika Krzysztofa, który tak naprawdę był szlachcicem, który znalazł sobie spokojne zajęcie, ale miał ukryte pieniądze, tak go było stać na wysłanie syna na drogie studia. I możemy tak wymyślać scenariusze tak długo, jak wierzymy, że gdzieś w tej legendzie tkwi jakieś ziarno prawdy. Bo może faktycznie chodziło o jakieś dalsze pokolenia. A może nie. I ostatnia rzecz do podkreślenia. W 1706 roku był podany jako Nizzyshe, a w 1701 jako Nietzhius. I w sumie to Nietzhius czyta się jak Nicius, co brzmi dokładnie tak jak polskie Nicius. W każdym razie nie wiem, czy jakkolwiek zbliża to nas do nazwiska Nicki, ale przynajmniej pokazuje, że to nazwisko faktycznie ewoluowało. A o Niciusach wiadomo, że Krzysztof i Abraham otrzymali hełm rodowy od króla Ferdynanda II Habsburga w 1634 roku i podobno pochodzili z polskiej szlachty. Może o to chodziło? Abraham był duchownym i uczonym i został mianowany rektorem w Kożuchowie, skąd dwa lata później został wydalony z powodu wiary. Miał on syna Krzysztofa Friedricha, który był pastorem w Deutsch Ossig pod Gorlitz. Jakkolwiek ładnie współgra to z historią o pochodzeniu z polskiej szlachty, z otrzymaniem tego szlachectwa, z wygnaniem z powodu wiary i tradycją pastorską, która była również obecna w rodzinie Nicze, a także z miejscem akcji, bo to też były Łużyce, no to patrząc na dalsze pokolenia, nie są oni ze sobą najwyraźniej jakkolwiek związani. Weimarski satyryk Kurt Tucholsky zauważył w 1932 roku: to nie może uznać niczego za swojego. Powiedz mi, czego potrzebujesz, a dostarczę ci cytat z niczego. Za Niemcami i przeciwko Niemcom. Za pokojem i przeciwko pokojowi. Za literaturą i przeciwko literaturze. Cokolwiek chcesz. I trochę podobnie jest z rodowodem Niczego. Od czasu ustaleń z pierwszej połowy XX wieku niewiele się zmieniło. Z jednej strony mamy niemieckich badaczy skrępowanych przez narodowo-socjalistyczną ideologię, zaangażowanego Ellera i niezaangażowanego Millera. Z drugiej Charlita, zaangażowanego ideologicznie w sprawę polską, która walczyła o swoją tożsamość po utracie niepodległości. Z trzeciej strony Elizabeth, która była z ideologią nazistowską związana i tonowała niektóre wypowiedzi brata, ale która mimo wszystko broniła tej polskości za wszelką cenę niesamowitymi wręcz akrobacjami. Stanowi więc bardzo dziwny miks i nie wiadomo, co ją tak naprawdę kierowało. W sumie nikt z nich
ani przedtem, ani później nie miał żadnego doświadczenia w badaniach genealogicznych, chociaż Milek wspierał się pracą terenową poważnego genealoga. Mamy więc historię momentami rzetelnych, a momentami wątpliwej jakości badań. Mamy legendę, która wielokrotnie się zmieniała, ale tak to z legendami bywa, kiedy próbuje się osadzić w rzeczywistości. Mamy wreszcie wypełnioną niemal całą mapę przodków, poza jedną dziurą, której nie udało się do końca zasypać. Nauczyłem się, chociaż to spore nadużycie, czytać stare księgi kościelne po niemiecku. Przekopałem ich w cholerę. Internetu też. Musiałem doedukować się z historii. Pisałem do parafii domu aukcyjnego Muzeum Badaczy i Osób Prywatnych. Co prawda z różnym skutkiem. I to wszystko nie wychodząc z domu. Internet to jednak piękna rzecz. Dzięki temu mamy 3 nowe dowody rzeczowe, które udało mi się odnaleźć. Pierścień niczego z herbem Radwan, podarowany przez Elizabeth Fürsterniczę Tylom za wsparcie finansowe archiwum. Pojawienie się w 1706 przodka Krzysztofa w saksońskim Eckartsberga, czyli rok wcześniej niż ustalono do tej pory. Oraz przede wszystkim dowód na to, że przodek ten, wbrew legendzie, wcale nie uciekał w tym czasie z Polski przed represjami czy karą śmierci, a studiował od 1701 w Wienie, co jest chyba największym ciosem w legendę w takiej formie, z jaką zostawiła nas Elizabeth. Choć zdecydowanie więcej dowodów przemawia za niemieckim rodowodem Fryderyka, to nadal jest z nich takie małe pęknięcie, które sprawia, że myśl o jakichś tam polskich przodkach nie jest tak do końca całkiem absurdalna. Ale jest w świetle obecnych dowodów nie do obrony. To, czego natomiast odmówić niczemu nie można, to poczucie tożsamości. W jednym z listów Nietzsche miał napisać: ja sam jestem Polakiem, właściwie nazwisko moje brzmi Nicki, co mnie niezmiernie cieszy, bo Nicki po polsku znaczy nihilista, duch wiecznego przeczenia. Człowiek, który czuje się wyobcowany ze społeczeństwa, desperacko poszukuje jakiegoś punktu oparcia, czegoś, z czym mógłby się utożsamić. Człowiek potrzebuje tożsamości. Życie bez niej jest możliwe, ale trudne do zniesienia. Niektórzy poszukują ich całe życie i często te tożsamości są chwiejne. A Nietzsche czuł się bardzo wyobcowany. Zarówno z narodu niemieckiego, jak i z bliższych kręgów, czy to akademickich, czy rodziny i znajomych, bo relacje z nim nie były proste. Legenda w późniejszych latach mogła mu więc przynosić nie tylko poczucie ulgi, ale też swego rodzaju dumę. Odnajdywał w szlachcie polskiej, a przynajmniej tak jak ją sobie wyobrażał, wiele z tych cech, które najbardziej cenił i które charakteryzują nadczłowieka. Wolność jednostki, indywidualizm, samostanowienie, niezależność, etyka, dumy, siły i odwagi, honor, elitaryzm i wola mocy. Nie znaczy to, że wobec Polaków był bezkrytyczny. Uważał polską filozofię za w gruncie rzeczy porażkę, a winę za to ponosił, no cóż, katolicyzm. Polska jako jedyny kraj zachodnio-rzymskiej cywilizacji nigdy nie przeżyła epoki renesansu. Reformacja kościoła została pozbawiona reformy całego życia duchowego, nie miała szans trwale się zakorzenić. Jezuici i ich idee oraz wolność szlachecka doszczętnie zniszczyły Polskę. Tak samo stałoby się z Niemcami, gdyby zabrakło Erasma z Rotterdamu i wpływu humanistów. Nietzsche wyrzekł się niemieckiego obywatelstwa w wieku 25 lat i od tamtej pory został bezpaństwowcem. Ale nawet jeżeli czuł się nieprzystający do Niemców, nawet jeżeli widział w nich to co najgorsze, to nigdy się od nich w pełni nie odciął. Z drugiej strony tożsamość narodowa jest w pewnej mierze kwestią, no właśnie, tożsamości, utożsamiania się, czyli subiektywnego poczucia. Poczucia, że mamy coś wspólnego z grupą innych ludzi. Kultura, język, granice państwowe, to wszystko są czynniki, które na tożsamość narodową wpływają, ale same w sobie jej nie determinują. Mamy kraje wielojęzyczne, mamy kraje wielokulturowe i mamy narody bezpaństwowe. Nawet jeśli nigdy nie dowiemy się, że Nietzsche miał coś z polską szlachtą wspólnego, nawet jeśli z pochodzenia był tylko Niemcem, to cóż z tego? Można by co prawda zarzucić Nietzschemu, że tak naprawdę niewiele w kwestii tej tożsamości robił. Wspomniał o niej od czasu do czasu. Nie uczył się języka, na terenach Polski prawdopodobnie nigdy nie był, a znajomość kultury i historii miał bardzo pobieżną. Ale to skomplikowane. Być Polakiem, utożsamiać się jako Polak, pochodzić z Polski, być obywatelem Polski, mieć polskie korzenie, to wszystko przenikające się, ale osobne kwestie. Tym niemniej, ja nie mam zamiaru mu tej tożsamości odbierać. Tak jakby go to w ogóle obchodziło, a ja miałbym mieć ważny głos w tej sprawie. Na pewno nie przywiązywałbym też tak dużej wagi co do sporów o jego pochodzenie.
Bardzo ciekawy wniosek po gadaniu o tym przez bitą godzinę. Może to jest dokładnie to, za co sam Nietzsche by nas znienawidził. On, który miał się za wybitnego, a który tych kilku wybitnych Niemców postrzegał jako Europejczyków, a więc ludzi wykraczających poza swoje ciasne narodowe klatki. Dzisiaj może powiedzielibyśmy nawet obywatele świata. I być może najmniej ważne w polskiej szlachcie było to, że była Polska, a najważniejsze to, co było w niej szlachetnego, czyli niczańskiego. I myślę, że ostatecznie taki chciał być Nietzsche w tym swoim tożsamościowym geście. Ponadnarodowy, a może nawet ponadludzki. I may be wrong, but I wanna believe. Change is somewhere in between. Nowy rok to nowy ja, więc tym razem będzie inaczej, prawda? Prawda? No i co ja wam mogę powiedzieć? XD. A teraz to, co chciałem wam ważnego przekazać. Założyłem Patronite. Wiem, czekajcie, posłuchajcie, zmieniłem się. A tak na serio, opowiem wam, co się ze mną przez ten czas działo, bo wydaje mi się, że jestem to przynajmniej części z was winny. W listopadzie zeszłego roku zacząłem streamować gry, które miały być jakoś tam związane z filozofią. Chciałem po prostu spróbować, ale przede wszystkim miał mi to pomóc mieć bardziej regularny kontakt z kanałem, co z kolei ułatwiałoby mi częstsze publikacje filmów. Z początku wydawało mi się, że to może zadziałać. 13 stycznia opublikowałem pierwszy i ostatni film aż do teraz. Zwykle kiedy kończyłem pracę nad jakimś filmikiem, to czułem po prostu satysfakcję z tego, że stworzyłem kolejny twór i z samorealizacji i z tego, że mogę się pewnymi rzeczami po prostu z wami podzielić i że są osoby, którym się to nawet podoba. A wiecie, co poczułem po ostatnim materiale? Nic. Jakby kompletnie nic. Co najwyżej ulgę, że mam to już za sobą. Uderzyło mnie to od razu i pomyślałem, że coś jest nie tak, ale nie wiem co. Czy ta zabawa w YouTubera mi się znudziła, czy mnie przerosła, czy może byłem przepracowany? No bo miałem tą pracę w korpo, byłem montażystą dla Bez Schematu, jeszcze miałem filozofię tak bardzo, którą cholernie zaniedbałem, zresztą tak samo jak później ten kanał. I tak sobie przez kilka miesięcy streamowałem. Najpierw przeszliśmy całe Disco Elysium, potem Detroit Become Human, a potem chciałem trochę odbić i zacząłem grać w Sekiro. I po dwóch streamach przestałem nagle. Bynajmniej nie dlatego, że pani motyl mnie wykończyła psychicznie. No dobra, wykończyła mnie, ale nie w tym rzecz. Ja po prostu nie byłem już w stanie robić nawet tego. Przed ostatnimi streamami miałem problem, żeby po prostu kliknąć ten przycisk rozpocznij transmisję, bo byłem tak zestresowany. O czym zresztą też mówiłem na tych live'ach. To nie miało kompletnie sensu, bo przecież robiąc coś w miarę regularnie powinno być coraz łatwiej, a nie coraz trudniej. No i co? I okazało się, że problem faktycznie jest dużo poważniejszy. 3 dni później po tym ostatnim streamie wylądowałem już na E4 na antydepresantach, których nigdy wcześniej nie musiałem brać. I do tego jeszcze na lekach nasennych. Bo autentycznie musiałem mobilizować wszystkie siły życiowe, żeby zrobić absolutne minimum. Żeby zjeść coś, czy żeby po prostu się umyć. I tak siedziałem bite 3 miesiące na E4, aż skończyła mi się umowa i pożegnałem moje źródło utrzymania. Mógłbym być złośliwy i powiedzieć, że no tak, pozbyli się problemu, ale prawda jest taka, że sam nie chciałem już tam wracać. Tym oto sposobem żyłem od lipca, przeżerając wszystkie swoje oszczędności. Ale to było zaplanowane. Bo przez te parę miesięcy okazało się, że jednak mam chęci do życia i jednak chcę to robić. I co więcej, chcę to robić z pełnym zaangażowaniem, a nie tak jak do tej pory, jako jakaś forma zajawki na boku. I tu przechodzimy do tego, od czego zacząłem, czyli od Patronite. No bo nie zrobię tego bez was. Wiem, że nie dałem absolutnie żadnych podstaw, żeby mi w tej kwestii ufać, ale cytując pewnego wąsacza: nie ufam sobie sam. Wiem, że mam okresy, kiedy wpadam w hiperfokus i jestem w stanie zrobić naprawdę dużo w krótkim czasie. A później są okresy, w których nie jestem w stanie napisać absolutnie nic. Dlatego w tym czasie, kiedy mnie nie było, nie próżnowałem i napisałem trochę skryptów na zapas. I chcę, żeby tak zostało, to znaczy, żebym w lepszych okresach te zapasy uzupełniał, a w gorszych z nich korzystał, a nie walił się po głowie, że jak ja śmieć gorszy okres mieć. Filozofia to nie jest prosta sprawa, nawet w takiej formie, gdzie więcej jest anegdot niż filozofii. Paradoksalnie łatwiej mi jest usiąść z Filipem i nagrać 1,5-godzinną rozmowę na filozofia tak bardzo o jakiejś książce czy postaci. Dlatego nie mogę wam obiecać materiału co tydzień. Nie mogę nawet obiecać co 2 tygodnie. Ale mogę wam obiecać co miesiąc. Nie będą takie jak ten tutaj, bo to gruba przesada.
Bardziej coś jak robiłem do tej pory. Mam też pomysły na inne formaty, ale to wyjdzie w praniu. Oprócz tego dla tych, którzy postanowią mnie wesprzeć, będą materiały dodatkowe. Czy to rozszerzenia tych głównych filmów, czy jakieś komentarze, luźniejsze przemyślenia. Nie jestem fanem paywalli. Paywallów? Nie chcę dzielić na tych, którzy są lepsi, bo mnie wspierają, i na tych gorszych, którzy mnie nie wspierają. Po prostu nie chcę rozwadniać swojego kanału i w sumie są też rzeczy, którymi chciałbym się z wami dzielić, ale niekoniecznie tak w 100% publicznie. No i wiecie, też takie rzeczy, które niekoniecznie będą dla wszystkich widzów interesujące, ale dla tych trochę bardziej zaangażowanych już może tak. Nie będzie już gier na kanale. Wybaczcie wszyscy, którzy w nich brali udział i którzy je oglądali, ale nie jest to na razie zbyt wysoko na mojej liście priorytetów. Ale temat nie jest zamknięty. Może za jakiś czas do niego wrócę, nie wiem, na osobnym kanale albo na Twitchu. Zobaczymy. Dlatego jeżeli niektórzy z was wyłączyli powiadomienia, bo was te gierki denerwowały, to możecie je już z powrotem włączyć. Live'y będą, ale bardziej pogadankowe i też nie częściej niż raz w miesiącu. Na żywo dla wszystkich, a zapisy dla wspierających. Także nie będę was zalewał toną materiałów, ale tak jak do tej pory będę starał się, żeby były dopracowane, podparte źródłami i żeby były lekkie i przyjemne. Od was zależy, czy będę to robił na dłuższą metę, czy będę musiał to porzucić. Bo prawda jest taka, że do tej pory się regularnie zajeżdżałem, próbując to pogodzić z innymi zajęciami. Także jeżeli mnie wesprzecie, to potem, kiedy ktoś was zapyta, no a co niby można robić po tej filozofii, będziecie mieli dobry argument. Mnie. Ja wiem, że to jest dowód anegdotyczny, ale jeżeli ktoś takie coś mówi, to prawdopodobnie nie wie, co to jest dowód anegdotyczny. Także od was zależy, czy stanę się tym mitycznym człowiekiem, który żyje z filozofii, czy też spektakularnie spadnę z rowerka i będzie się można ze mnie pośmiać, że co to ja sobie wyobrażałem. Niestety nie ma idealnego modelu, żeby połączyć ze sobą Patronite z YouTube'em. Szczególnie, że razem z Insą, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, przygotowaliśmy dla was emotki z filozofami, które są jednocześnie memami i które jednocześnie przepięknie wcieliła w życie w stylistykach nawiązujących do różnych anime. Także najniższy próg to będzie 10 zł poprzez wsparcie na YouTubie i to wystarczy, żeby mieć dostęp do wszystkich dodatkowych materiałów i tych cudownych emotek. Taki sam próg z dodatkowymi materiałami jest też na Patronite, ale tam siłą rzeczy nie dostaniecie tych emotek, ale plus jest taki, że tam nie zdzierają takiego horrendalnego procenta. Na progu 50 zł są moje ulubione rzeczy. Chciałem, żebyście dostali ode mnie coś fizycznego, ale jednocześnie prostego, ale żeby to było nadal fajne. I pomyślałem, że szkoda, żeby nasi piękni anime filozofowie zostali tylko paroma pikselami na czacie. Więc każdy na tym i wyższym progu dostanie 2 z 8 losowych high quality zakładek z tymi mordkami, które akurat będą wystawać z książek i cytatami, których nie będę zdradzał, ale gwarantuję wam, że nie będą takimi, których się można spodziewać. Do tego zestaw wlepek z każdym filozofem. Resztę możecie sobie zobaczyć na Patronite, gdzieś tutaj powinna się pojawić zakładka, w którą sobie można kliknąć, albo macie też link w opisie. Rozważcie, a ja już wracam na dobre. Przepraszam, że przepadłem bez słowa i dziękuję tym, którzy na mnie czekali, a także tym, którzy nie czekali, ale nadal mnie oglądają. Zapraszam do komentowania, zachęcam do lajkowania i tak dalej i tym razem już naprawdę do zobaczenia już niedługo. Aha, no i mój stan się poprawił, nie biorę już leków, jestem w terapii. Daleko jeszcze do tego, jak chciałbym się czuć, ale wola mocy rośnie, więc jest nieźle.